zbyt blisko naszych domów, zbyt blisko naszych posesji. Po prostu chcemy żyć normalnie. Nie dość, że w naszej małej Byczynie już są 3 wieże odnośnie, jak się nazywają? Radiostacje telefoniczne. W 3 różnych punktach. W każdym bądź razie dla mnie to jest nienormalne, paranoja, tak jak na zachodzie. Niech jest to 5 km od domu. Dlaczego u nas 500 metrów, 600 metrów? Czy nasi ludzie, nasi mieszkańcy nie chcą żyć zdrowo? Byczyna jest małą, w ogóle nieprodukcyjną, z żadnego przedsiębiorstwa nic. Mamy tu naprawdę świetny mikroklimat, który może nam służyć długo, mimo tego, że żyjemy na żyłach wodnych. A dlaczego ludzie boją się tutaj przedstawiać, boją się rozmawiać o tym, że nie chcą wiatraków? No, myślę, że to jest pytanie do mieszkańców, czy dlaczego się boją. Wiemy, że w samorządach są różnego rodzaju zależności. Ludzie się boją o swoją pracę. Zresztą widzimy dzisiaj, manifestacji nie ma, a policji jest na rynku więcej niż mieszkańców Byczyny. Nasze budynki, wszystko straci na wartości, bo 60% pójdzie wszystko w dół. Wszystkie nasze nieruchomości, wszystko co mamy, nasz dorobek życia, który żeśmy sobie odmawiali, bo człowiek nie pojechał na to, na tamto, tylko ach, dla domu, dla dzieci, żeby to wszystko miało ręce, nogi. To w tej chwili ja wezmę swój własny dom, swoją posesję, oddam komuś w prezencie. Dla mnie to jest nienormalne, nienormalne. Niech wszyscy, którzy chcą, proszę bardzo, panie burmistrzu, niech pana burmistrza na polu wezmą.